Czołem ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Andy's Night. I na początek chciałbym tutaj pokazać, że udało mi się przejść ten pierwszy cartridge, bo miałem nadzieję, że jak to przejdę, to być może dostanę kluczyk, ale okazuje się, że nie. To daje nam tylko po parę guzów za każde wykonane zadanie. I tutaj przy okazji kliknąłem przez przypadek, nie wiedziałem co to zrobi. Zostawiłem tu po prostu nasze ciało, z którego będziemy tworzyć naszego przyjaciela, ale tak jak wspominałem, wybieramy się na balona. I zaczynamy z grubej armaty. Już tutaj ostrzał widzę leci, srogi. Oj. Już na pierwszym poziomie taka zabawa, to nieźle. O! Mogę się odbijać od tych. Nie wiem, czy to dobrze. Raczej nie. Jakieś szalone zadania pewnie będą z tym związane. Już prawie sobie dostałem. Teraz pytanie, jak się tu wydał ostatnio? Zapewne w taki właśnie sposób. Tylko w taki sposób prędzej... Nie? No nie, udało się. O cholera, ale dostałem w łeb. Okazuje się, że przeżycie tutaj wcale nie jest takie proste, na jakie wygląda. O come on, w życiu to mnie nie dotknęło. Przez tą parę się nie widzę, to też jest. Hits. Wowie. Ale to będzie ciężko wyczuć. I to bardzo. No nie. Nie wierzę. Strzelaj. Hits. Okej. No nie. Po prostu no nie. Ale się wybrałem. Do najgorszego miejsca na świecie prawdopodobnie. On, jak te kule latają. Widzę, że to trzeba wszystko szybko po prostu. Okej, przelatuję. Dobra, widzę, że muszę akurat zobaczyć i wyczuć. Okej, dobra. Czyli trzeba zobaczyć, w jakich momentach one się rzucają. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje i kto postradał zmysły? Ja się pytam. Hits. O nie. O, come on. Oj, będzie ciężko zabrać tego guza. Tak mi się wydaje. O cholera. Okej. No nie no. Panie złoty. Ło. Dobra. To było kozackie. Nie gin. Panika. Okej, ten poziom trudności już jest wywalony do kosmosu. Liczyłem na to, że mnie to jakoś ładnie odbije. O właśnie, tak jak ostatnio. I w sumie chodźmy stąd. Albo jednak wróćmy. Stąd na pewno będzie mi łatwiej dotrzeć do tamtego sekreta. Tylko jak one latają? Tego by się tu przydało właśnie nie zahoczyć tego. Aha, ten nie wybije dostatecznie wysoko, czyli chyba jednak od tego trzeciego trzeba zacząć. O kurczę. Dawaj, o! Tutaj na górę się udało. A to jest ta sama miejscówka, ale tutaj z góry już będzie
chyba lepiej. O, proszę bardzo. I mamy... Secret? Muzyka nadal gra, czyli to nie jest secret. O, tu mamy secret, proszę bardzo. O panie. O panie, kto to wymyślił? O! Nie strzelaj, panie duszku. O nie. To będzie najgorszy poziom, jaki przechodziłem. Chociaż nie, te wodne były gorsze tylko. O! Oj, oj, oj. Dobra, na wyczucie, na spokojnie. Wow. Dobra, szybko, szybko do góry! Do góry uciekamy z... Oho! Mhm. O, panie! Tu coś pisze? Tu coś jest napisane? Chyba nie. O, proszę, kluczyk. Ale widzę, że na tym sterowcu wszystko jest tak dziwnie rozłożone. No, nie wierzę. Naprawdę? Świetny skok. Polecam. Widzę, że jestem szybszy od tych pocisków. Tyle dobrze. Oni, no. Jeszcze muszę trafić na dodatek. No to już... W ogóle dzięki, że tutaj jest podpowiedź, jak niszczyć te gesy. Cześć. Cześć, ile ty wymagasz tumorków? A, po prostu mnie wpuszczasz. No dobrze. To jest jeden problem. Już teraz. Świetnie. Świetnie, tego mi brakowało. Z powrotem... No nie. To jest połączenie piekła normalnie z tymi... drugimi... z tymi rozrastającymi się ścianami. To jest najgorsze. No panie złoty. To nie jest koniec. Chciałbym tutaj powiedzieć. Czemu to tak szybko wyrasta? Jak ja mam długo na tej platformie się tam utrzymać? Jasne. Aha, bo tutaj jest... Patrzcie, tutaj jest jeden, a tutaj jest drugi. No dobra. Wnioski? Mam przerąbane. Jezu, ten stworek tutaj, on będzie moim koszmarem. A, czyli widzę, że i tak chyba najlepiej, jak najszybciej sobie lecieć, bo on i tak wyleci. No dobra, więc lecimy czym prędzej, tym lepiej. No w życiu on mnie nie dotknął. No... Ty cholero... Ty paruwo po prostu... Bez kończyn. Raz? No nie. Ja to muszę jeszcze przeżyć. Muszę przeżyć jeszcze, uciec! Dobra, jakoś się udało. Jest? Zbieraj! Nie! No coś ty zrobił! Przywalił łepetyną. A już było, już to prawie miałem. O! To było ciekawe. A, to już nie było ciekawe.
No, czemu ten stwór jest taki upierdliwy? No naprawdę. Okej, udało się. O nie, teraz muszę kolejne cztery tutaj zbierać. O kurczę. Aha! Tu jeszcze mnie ściany będą próbowały dopaść. No to nieźle. Naprawdę super. O kurczę. Dobra, udało się zabrać coś. Nie wierzę, że tego nie zabrałem. No kurczę, tu trzeba wszystko na szybko najlepiej. Jak ja tego nie zabrałem, to flipa. Dobra, udało się wygonić stworka na górę. Nie! Okej, dobra. Spokój i opanowanie. To jest moc do tego poziomu. Okej, teraz. Teraz na spokojnie. Mam tą drugą. O, panie. O, nie. Nie, zostaw mnie, ty spoczeńcu. Ej, spadłem. Dobra, zaczynamy od tej pierwszej. Teraz lecimy tu na górę. Zbieramy. No właśnie, i spadamy. Okej, fajnie, że go na górę się udaje. A my tego. Oho. Już tyle czasu tutaj straciłem. Dobra, teraz sobie nie zabrałem tamtego, co prawda, ale biorę sobie tego. Czemu ten typ nie może zginąć? Dlaczego on nie ginie w zetknięciu się ze ścianą? To jest dla mnie zagadka. Świetnie, platforma mnie zablokowała. Spróbujmy najpierw z tej strony może. Świetnie. Nie trafiłem sobie nawet w tego. Okej. Jest dobrze. Nie panikować. To była panika. Te ściany są obrzydliwe, naprawdę. Bana temu, kto wymyślił te użerające ściany, kurczę. Okej, odskakujemy, lecimy tu, na górę. Bierzemy i wskakujemy na ZOT, okej. Teraz tutaj na dół. Jedź. Dobrze. Okej. Come on. Co za... To było nie fair. O nie. O nie, ściana się na mnie uwzięła. W sumie nie wiem, po co skoczyłem. Okej, teraz na górę. Spokojnie. To się łatwo da zrobić.
Jest! Moi drodzy, udało się. Udało się. Nareszcie. Nareszcie się udało. Open the door. Open the secret. Are you serious right now? Panie złoty, co? No jeszcze? O, do góry. Okej. Udało mi się przejść przez sekreta. No kurczę, jaki obszerny był ten sekret. Wygląda jak jakieś rdzenie w ogóle. I znowu tutaj. O kurczę. Nauka skakania na pełnym poziomie. Oh shit. Come on, chyć się tej. Ja nie mogę ciałka dotknąć w ogóle. To ciekawe. To ciekawe, jak ja mam to zebrać. Ale ten odcinek będzie długi. Będzie długi jak... Jak nie powiem co. Jak moda na sukces. Proszę bardzo. Czemu ty się nie chcesz tutaj zachować? Czemu ja w ogóle nie mogę do tego działka dotknąć za gorąco, czy co? Czemu oni nie pozwalają złapać za tą lufę, no? Ma jeszcze gorsze hitboxy niż kolce. Nie, jak nie działko, to sam pocisk. Ale tu śmierci będzie. Już się boję patrzeć na licznik, jak skończę tą grę. Bo podejrzewam, że będzie taki. Okej. W sumie postójmy sobie. Bo chyba nawet secret znalazłem. Naprawdę? Albo i nie. Użyjmy w takim razie tego tutaj. Dobra, wracamy. Jak zwykle musiał ktoś przeszkadzać. A ja mam w tym czasie pomysł, jak złapać tego tutaj kolegę miłego. A no tak, no właśnie. Łatwo, bez problemu. Teraz można lecieć z tematem. Oj, 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 oj. No ni. O, come on. Come on. Kurczę, balon z piekła. O, no kurczę, jak? Jakim cudem to nie jest wyliczone, żeby było perfekcyjnie? Okej. Okej. Mam to, chyba? Mam to. I do góry. Świetnie, moje ukochane... A nie. Ten tylko tak potrafi. A i tak mnie zabija. No świetnie. Mhm. No dawaj, łap się go, no kurczę. Jeszcze przydałoby się, żeby on mnie tak nie wyrzucał. O.
Okej. Okay. Na razie idzie. Dobrze. Okej, okay, dobra. Udało się. Kurczę, gdzie ja na tym balonie tak naprawdę zmierzam? To jest moje pytanie. Tutaj to by było dziwne, gdyby było bez sekretu. Dawaj. Więc i wracamy. Moment, mnie tu już przypadkiem nie było? Kurczę, gdzie tu są sekrety, a gdzie tu normalne levele? Kurczę, ale tu będę... Pan, tu jest 10. O panie. To jest na 10. Serio, to 10 poziom? Czy ja coś omijałem, czy przemijałem? To na pewno nie leci po kolei. Ja jestem pewien, że... Ale trole z tych. Ha! O, tak nie dość, że muszę zdążyć, to jeszcze wrócić. Lecimy. Dobra, ucieczka przedtem nie jest aż taka koszmarna. O nie! Naprawdę. Walnięcie czachą w Xyms to jest najgorsze, co można tylko zrobić w tej grze. Dobra, mamy... Świetnie. Zrobiłem dwie trudne rzeczy. I czego nie zrobiłem? Jednej prostej rzeczy. Oczywiście wszystko przypłaciłem śmiercią. Okej. Jesteśmy i... Co tutaj? Mhm. Świetnie. Chyba muszę się na samym przodzie tu ustawić. Tylko że jeszcze dodatkowo muszę przeskoczyć. Jak mam zabrać tego od Tegesa? W takim razie. I don't even know. Jak? Jak to się stało, że ja nie byłem na klosku? Dobra. Zostawmy to. Potem sobie po niego wrócę. Jest coraz gorzej. To już jest 12. Nie wiem, czy ja na górę mam się wspinać, czy na dół, czy czego ja w ogóle tutaj szukam. Bo widzę, że ten poziom... jest zbudowany w bardzo labiryntowy sposób. Świetnie. O, tam jeszcze lata sobie ten guz, jak gdyby nigdy nic. I teraz jeszcze wrzucić. Oh my god. Ten poziom to jest normalnie 90. No kurczę, no taki mały pocisk. Gnał w niego najłatwiej wlecieć. O, jest dobrze. Jest bardzo źle. Jest krytycznie wręcz. No i prosto w pocisk, tak jak mówiłem. To będzie długi wieczór przy tej grze. Więc można by coś poopowiadać, jakieś historyjki. Akurat film będziecie widzieć tak o późnej godzinie. Można takie powiedzieć do kolacji, bardziej historyjki. Spanikowałem. YOLO!
Serio. W życiu to mnie nawet nie zahaczyło. I spokojnie, spokojnie. Dobrze. Mamy. Teraz. Aha. Tylko to też nie będzie takie proste. Bo ja bym chciał tego koleżkę tu zdobyć. Dobra. Nie było ciężko jednak. No i co teraz? Co to ma być? Tak, zastrzel mnie już. Whatever. Ten strzela częściej niż... Teraz pytanie... Kurczę. Poczekaj, masz się te wszystkie tutaj wyrąbią. Kurczę, jaki... Tutaj myślę, na to będzie dobry jakiś super rush, po prostu. Po prostu, tylko nie przywal głową w sufit. Dobrze, coś się udało. Oho. Udało się dojść do większego piekła. Aha! No świetnie. Czasem najlepszą metodą jest po prostu nie skakać. O nie. Naprawdę. Naprawdę. No ale serio? Kryj się. Co? Okej. Okej. Idziemy coraz to wyżej, 15. Czyli chyba w dobrym kierunku zmierzam. Can you stop shooting me? O cholera. Oho. Świetnie. To trzeba było od razu tak zrobić. Czy to jest jakiś żart? Leć. Czym prędzej, tym lepiej. To jest jakiś sposób. Co dalej? Chyba wiem. No właśnie, i to nie będzie takie proste. Dobra, schylimy się i po prostu przejedziemy. Kto by pomyślał, że to jest takie... easy. Oh, come on. Podoba mi się, jak one tak strzelają i żaden nie trafia. Ale gorzej, jak zaczynają trafiać. I znowu to samo. Puknąłem sobie głową, czym Sims i było... I było źle. Jak ja mam tego tumora niby zabrać? To jest moje pytanie. Pytanie zasadnicze na dziś. A nie, przepraszam, pytanie zasadnicze na dziś to... Gdzie jestem i dokąd zmierzam? Bo w sumie jestem zgubiony na tym... już totalnie, bo tam jeszcze jedną ścieżkę, pamiętam, gdzieś pominąłem. No i właśnie. O, come on. Ja się w ogóle pokazać im nie mogę. Nie mogę wejść do ludzi, no. Od razu strzelają.
Jest, udało się. Udało się. Spierdzie... O, kurczę. Chciałem powiedzieć, spierdzielamy stąd. No to jest secret! To w ogóle jest secret, ja tu... O boj... O nie... Znalazłem secret. Myślałem, że to główna ścieżka. Gdzieś tak może złapał czasami tego tumora, jak już tutaj jesteś. To już nie miało sensu, zresztą spadłem. A powinienem już mieć to pozbierane i gotowe do... odjazdu. Do tej pory jest wszystko w porządku. Tylko no właśnie, zaczynają się schody, kiedy trzeba lecieć dalej. Dobra, znalazłem jakiś sposób, tylko szkoda, że mnie Cosiek zabił akurat jak zbierałem tego guza, mega guza. To nie jest przyjemny poziom. Tu muszę zaznaczyć, to nie jest przyjemny poziom dla niedzielnych graczy. Tutaj trzeba się troszkę namęczyć, żeby to przejść. Aha, świetnie. Teraz to już mogę sobie chyba darować. No właśnie. No właśnie. Ale zrobię to. Zrobię to oczywiście, że to zrobię. Gdybym tego nie zrobił, to nie byłbym sobą. O. Wystarczyło tylko raszować i nic więcej. A, to powinno być proste, tylko... Raczej nie chcę tam na dół spadać. Nie, no właśnie, a gdzie ja mam za... A ja mam tu iść. A propos nieoczywistych dróg. O matko, co w ogóle... Panie i panowie, co to ma być? Jasny szlak. Znaczy, mam pomysł na to, po prostu taki, ale... No właśnie, tu trzeba jeszcze przeskakiwać. Trzeba to robić, nie wiem, jakoś z wyczuciem. To wyczucie jest takie niekonkretne. Ale już prawie. Prawie to miałem. Leć! A co z guzem? Zostawiamy chyba. Ale tam jest też sekret przy okazji. Dobra, jednak się wracam po to. No cholerstwo, co za... Nie, dobra. Działka przebrzydła są do takiego stopnia przebrzydłe, że nie. No ale... Okej, mamy to. Kurczę, nie zbieram żadnych... O matko. Nie zbieram żadnych... Aha! To tu jeszcze... Chcesz się popisać akrobatyką? Zapraszamy do skakania na trampolince. Aha, tylko jak ja mam skoczyć na tej trampolince, jeszcze się nie zabijając do tego? Znaczy, to jest o tyle proste, że nie jest proste. To jest o tyle proste, że nie jest proste. No właśnie, jak ja skoczę na trampolince, to mnie od razu dorwie i będzie po blokach. A jednak, już myślałem. Sięć, kurczek, to...
kto to stworzył? Kto jest odpowiedzialny za tego typu zło? Co drugi. No dobra, pewien algorytm tego jest, ale tak czy siak jest to trudne. 19. Okej, okay, nieźle. Jestem już na 19. O, come on. Aha! To ja jeszcze gdzieś w trakcie widzę, muszę się na to łapnąć. No dobra, niech będzie w ten sposób. Ale... czemu... O... No dobra. Dobra, jestem. Kurczę, komar mnie tu zaczepia. Mam nadzieję... O, chyba widzę sekret. Chyba. Ale wskocz, no... No cholero jasna, co to... Co jest nie tak z tym... poziomem? Coś na pewno. A tu nie ma sekretu. Tu jednak nie ma sekretu. Po namyśle stwierdzam, że tu jednak nie ma sekretu. Chodź tu. Serio. To jest ten moment, w którym... Aha. To jest ten moment, w którym poziom zaczyna lekko mnie denerwować. Ale spokojnie. Damy radę. Nie wpadnij w pocisk. Wszystko, tylko nie wpadaj w pocisk. Poziom bez numerka? Czy numerka nie widać? Nie widać numerka. 21. Ile to ma poziomów? Oho. Ło. Hehe. Szczerze myślałem, że to będzie trudniejsze. Jest głowa. Oh my god. Thank you. Jest głowa. Matko, jakie to było piekło po prostu. Piekło na ziemi. Oczywiście wrócę sobie tam i jeszcze ponadrabiam tam tumory i tak dalej. Ale w następnym odcinku pójdziemy sobie do The Machine, czyli do maszyny. A póki co, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć.